W trakcie dzisiejszej przygody stały się dwie rzeczy, które dotychczas się nie wydarzyły. Pierwszą rzeczą jest to, że Josh straci w tym filmie dosłownie wszystko, a w jaki sposób to ciężko opisać słowami. Po prostu sami musicie to zobaczyć. A drugą jest to, że Josh and John po raz pierwszy weszli do netheru, ponieważ niedawno zostało on odpalone na czerwonym podserwerze. To od dzisiejszego dnia, jak to oglądacie, czyli od 5 stycznia, zostanie otwarty nether również na podserwerze 2, 3 oraz 4, więc już na połowie z dostępnych podserwerów będziesz mógł poczuć całkowicie odświeżony gameplay, jaki zaraz zobaczysz w samym filmie. Za to dla osób, które wolałyby jednak zacząć grę ze wszystkimi od zera, Josh and John możliwe, że będą mieli przygotowane nowe podserwery, ale wszystko się jeszcze okaże, dlatego warto śledzić ich Discorda, na który dołączyło już ponad 40 tysięcy osób w zaledwie 1 miesiąc. A dla osób, które nagrywają najlepsze filmy na YouTube oraz TikTok z serwera JJSMP, będziemy mieli również ciekawą niespodziankę. Życzę wam miłego oglądania. Dzisiejszą przygodę zaczynamy w innym stylu, ponieważ po raz pierwszy na filmie otworzę, chciałem powiedzieć, że otworzymy, ale tylko ja otworzę niestety, skrzynki, które również zostały dodane na serwerze nowe, dwie nowe skrzynki, czyli piekielna skrzynia oraz magiczna skrzynia. Po 10 tych kluczy mogę się z tobą podzielić, ale lepiej, żebym ja szybko pokazał i po prostu lootem się z tobą podzielę. Ja jeszcze ich nie otwierałem i jeszcze jeden klucz sobie otworzymy, z jedną skrzynkę do JJ'a. Mam klucz do JJ'a, otworzymy skrzynkę JJ'a. O, Josh and John. Dobra, lecimy z tym koksem. Tutaj oczywiście te dwie skrzynki na razie są tylko do na pierwszym podserwerze, chociaż jak ludzie to oglądają, w ogóle szczęśliwego nowego roku widzowie, bo jest to pierwszy film w 2023. Teraz jak ludzie to oglądają, to najprawdopodobniej startują 3 kolejne nethery na 2, 3 i 4. A teraz jesteśmy na 1, bo teraz w momencie, kiedy nagrywam, jest tylko tutaj włączony nether. Z tego powodu powstały dwie nowe skrzynki, piekielna i magiczna, i tym razem otworzymy na start filmu, ale zrobimy to szybko, że w sumie ja to zrobię, żeby po prostu nie przedłużać. Więc lecimy z piekielną, JJ sobie zostawimy na koniec i co? Lecimy. Na co bym tutaj polował? Fajnie by było te strzały trafić, bo wiesz, wiadomo, że jeżeli powiedziałbym, że te najlepsze, te najrzadsze itemy, to wiadomo, że najlepiej dropnąć, ale M na przykład w te strzały, albo w end krystale, takie bardziej pod PvP, ale zobaczymy. Dobra, lecimy w takim razie. 10 kluczy, uwaga. Co? Co ci dropło za pierwszym? Czekaj, spojrzę na czat. Okej, chciałem zobaczyć, czy w ogóle mi dobrze pisze generalnie nick Dominacja 2023. Pierwszym skrzynię, którą tworzyłem, end krystale. O, nie kurde. Mam pytań, dobra. Co? John, co? Czekaj chwilę, otwieram dalej, poczekaj chwilę. Jeden, 8, 9, 10. Co? Co się stało? Otworzyłem tylko 10 kluczy. Pierwsza to były end krystale, a drugie wypadł mi piekielny miecz. Co ty gadasz? Serio? I reszta dropu już jest trochę gorszy, bo generalnie wypadły mi perły, to spoko. Magma Cream, Blaze Rock, Netherite Scrap, Brewing Stand, ale... 24 end krystale. 3 razy drobnymi end krystale i piekielny miecz. Jak na piekielny miecz jest tak mały procent, bo na end krystale jeszcze jest spory procent. Ale co? No to w tym filmie będziemy mogli przetestować w takim razie, jak działa ten miecz, bo on jest najbardziej broken w netherze, bo no wiesz, sami układaliśmy gameplay i tak dalej. Ale będziemy mogli sprawdzić w ogóle i wejdziemy też do netheru pierwszy raz. Ale nie, no jestem w tym momencie w szoku, poczekaj chwilę. Kurde, lipa jest z tym, że mam pełny ender chest i chciałem odłożyć item i nawet nie mam jak odłożyć. Dalej nie mam w ogóle shulkera, ale ostatnio sprzedałem poza odcinkiem 9 serc po 100 dolarów każde. Mam 938 dolarów, nie wiem czy wiedziałeś, John, więc w teorii mogłem pójść teraz w rynek, czekaj, teraz zaczniemy trochę inaczej. Za 300 dolarów teraz shulker shelle chodzą. Okej, zobaczmy, czy jest gdzieś taniej w ogóle na rynku, czy jacyś gracze inni sprzedają taniej shulker shella, bo mam jednego już w eku, znaczy w ender chestie, to kupiłbym sobie drugiego, żeby sobie zrobić shulker boxa pierwszego, więc inaczej dzisiejszy film po prostu zaczniemy w taki sposób. Nie, chyba to za ten 300 dolarów to była dobra oferta. Dobra, nie ma czasu, mam tego, dobra, kupuję. Lecimy, okej, piszę na czacie, że wydałem 300 dolarów. Kupiłem drugiego shulker shella, ponieważ jeżeli nie wiecie, to z dwóch shulker shelli tworzy się shulker boxa, więc ja w tym momencie ogarnę sobie tego ender chesta, włożę te wszystkie sety i tak dalej do shulkera, tutaj dołożę na razie te klucze i zaraz wrócimy, po prostu nie mam miejsca, więc w taki sposób wydałem tutaj, jeszcze się nie zaktualizowało, ale 300 dolarów, które zrobiłem set z poprzedniego filmu. Dobra, w końcu jestem na etapie posiadania shulkera, bo to jest masakra bez shulker boxa, kurde, zaświęcony cały ender chest. Tutaj mamy drop z naszych 10 skrzynek piekielnych i teraz wracamy do magicznych, więc szybko klikamy, to jest generalnie skrzynka magiczna wraz, bo tutaj generalnie piekielna to są rzeczy w większości z netheru, jeszcze rzeczy na płotki. Ej, czekaj! W ogóle teraz zobaczyłem, John, że wypadł mi ten statyw alchemiczny i jest jeden blaze rod, to czekaj, to stać nas na siłki! Ale nie, nie mam brodawki, okej, okay, nie mam brodawki. No właśnie. Ma brodawka, jest ultra rzadka na razie, no to nie, to niestety bez robienia potek raczej niestety będzie, ale może jakaś fajna potka wypadnie nam ze skrzyni magicznej, a dokładnie to mi, uwaga, otwieram 10, lecimy. Poison, slow falling, okej, okay, slowness, dragon breath. To jest podrobienie tych strzał, wiesz. No, no, no. Instant damage, dobra. To sobie zachowam. Nie mam pytań, notch. Notch, notch, notch. Tak,
Jest tref jedynka na 8 minut, dobra. Drugi nocz! Drugi nocz! Będziemy mieć po noczu, jeden John. Dla mnie, jeden dla Czekaj, ciebie, ile jeszcze? Trzy klucze. Okej, okay, poison dwójka. Trzeci nocz! Czwarty nocz! Co? Ej, nie, co? Co się dzieje? Ej, co jest? Ej, poważnie, cztery nocze dropnęły z 10 kluczy. Jak jest dragon z brew podpoty? Poison, slowness? Nie mam pytań. No. Dobra, więc zaraz się tymi temami, John, podzielimy. Jeszcze został mieć klucz do skrzyni JJ. To jest generalnie droga skrzynka, drogi klucz. A to dlatego, bo ma się 100% szans na dropnięcie fajnego itemku z jednego z tych 9. I to są porówno generalnie szansa na dropnięcie każdego z nich. I na co on polował? No wiadomo, na pewnie na jakąś elitrę albo na ten żelazny miecz. Mam nadzieję, że nie dropnie mi złoty, bo to już... A nie, dobra, miałbym w sumie z Johnem po jednym. Ale wszystko tak naprawdę to jest broken. Teraz jeszcze ta skrzynka dostała update, bo wcześniej jeszcze dwa itemy były takie gorsze, bo był Shulker i Mending. I zostały zamienione dwoma OP mieczami, więc tak naprawdę teraz obojętnie mi co wypadnie, to będę zadowolony. Dlatego mam tylko jedną, wiadomo. Tylko jeden ten klucz, uwaga. No, no dobra. Normalnie bym się z tego ucieszył i byłbym zadowolony. Nocz mi wypadł. Nocz mi wypadł. Normalnie widzę, byłbym z tego zadowolony. To jest świetny drop. Tylko przez to, że miałem takiego farta w tej magicznej skrzyni, to ta magiczna skrzynia totalnie oddaje w ogóle. Totalnie oddała mi. Wiadomo, niekoniecznie wam tak odda, widzowie, żeby nie było, ale w tym momencie mam piątego nocza. I co, dobra, idziemy się podzielić i zaczynamy naszą przygodę. Mogli w trakcie tej przygody w ogóle używać endkrystali do PvP i dlatego kupiłem tutaj, widzowie, generalnie, jak teraz wiecie na ekranie, 6 ender chestów i wszystkie zaraz skopiemy, żeby mieć obsydian do po prostu stawiania endkrystali. W poprzednim filmie ja używam tridenta, proszę bardzo, John, na Dziękuję. Ten film. Ale wiesz co, my dzisiaj będziemy w netherze, a w netherze ten przedmiot taki... No tak, tylko nikt nie wie, czy wiesz, o. Będziemy cały czas w netherze. No tak, jak trzeba będzie uciekać, to będziemy uciekać. Dobra, skopuję te ender chesty. Dobra. Mam portal, John. Gdzie? O, masz portal, dobra. Dawaj, tutaj do mnie. To czekaj, bierz kilo w łapę. Bo tutaj może, wiesz, no właśnie. Musimy być ostrożni, ponieważ aktualnie Nether ma promień 250 kratek, czyli wiesz, 8 razy mniej niż normalny świat, bo na normalnym świecie jest promień 2000, więc może czekać na nas portal trapie, to jest bardzo niebezpieczne, no ale dobra. Na 3-4 wchodzimy, nie boimy się. Dobra, jasne, tak? Nie ma co. Nie boimy się, dominacja. Okej, okay, dobra. Jesteśmy. Jest safe, dobra. Ej, ty! To jest, tak szybko? Boczek jakiś. Czekaj. Jedziemy w niego? Poczekaj, cicho. Czekaj. Ja bym tak od razu go z nienacka... A, wiem, co chcesz zrobić. Nie. Dobra, lecisz chodź na nim? Tak, lecimy. Oby nas w tym samym portalu zrespiło. Ej, chyba nie zrespiło. Ja mam go, biję się z nim. Czekaj, ja próbuję przejść z powrotem i cię tepnąć od twojego. Dobra, próbuj. O, jestem! Dawaj! Dobra, używam piekielnego miecza. I może się nie podleje, a dobra, podleje, właśnie, podlewa. Ale dobra. Dobra, leć na niego, szybko. O nie, John! No nie wiedziałem, że tu skręci tak. Jest woda. Trafiłem go. Dobra. Idealnie tridentem w niego skoczyłem. Dobra, on wszedł do wody. Ja go odbiję w drugą stronę, wiesz? Zawrócił. Idealnie, ależ to zagrałem. Ja czekam tylko na dobry moment. Ja na razie, wiesz, na spokojnie tutaj próbuję rozpracować taktykę. Ej, czekaj, mam pomysł. Odsuń się. Popłep? Dostał? Daj. Dostał! A nie, czekaj! Slopness? Dostał czy nie? Nie dostał! O nie. Wylej wodę! Skacz! Ja nie mam wody. Uciekł nam? Ale ładnie uciekł ty. Słyszę, jak kopię. Lewo od ciebie! Do góry teraz. Tu. W lawie się pali! Dawaj. Do góry, trudno, przechodzę przez lawę. Chyba się wylogował, wiesz? Tak, wylogował się tu. Tu się wylogował, w tym miejscu. Ajajaj. A byliśmy już kratkę od niego. Ja byłem strasznie niepewny jeszcze od tych endkrystali i tak dalej. Nie było jeszcze tak dobrego momentu. Kurde. No, zrobiłem za duży portal, coś źle dokończyłem. Dobra, wbijamy, druga próba. Może będą jacyś gracze. O, teraz jesteśmy w innym miejscu totalnie. Okej, jesteśmy przy borderze. Totalnie w innym miejscu jesteśmy. A to dlatego, że dotknęliśmy się w losowe. I dobra, od tej strony. Teraz pójdziemy przynajmniej lepszy biom. Ej, stój! Co? Nie zdążyło załadować terenu. Widzę nick. Widzę dwóch graczy. Widzę też. Ej, jest netherite'owy. Z totemem. Co? Chodź, idziemy stąd może. Czekamy. A tam jeszcze, patrz, ktoś rozkopuje co? A tam dalej jest forteca. No widzę. Ja się nie podjerałem fortecą, wiem, że już są wszystkie surowce stamtąd pozbierane. Ale dobra, może chodźmy na razie spokojnie. Czy lecimy, jolo? Dobra, lecimy chyba. Czemu my się boimy? Przecież. Typek z elytrą. O kurs. To czekaj, chodź może oby tędy, przejdźmy i kolejmy. Chodź tędy po prostu. Kolejny typ z elytrą tu jest. Odejdźmy od tej fortecy. No ciebie tu nie, John! No nie, no gdzie ty jesteś? Ja jestem tu na dole, kopię się przez ścianę. No nie, no ale John!
Biją cię? Nie, no John. Dobra, chodź ze mną, chodź, chodź po prostu. No nie, chodź ze mną, chodź, po prostu chodź. Dobra, idę. Chodzimy na fortecę? No pa, normalnie na tego gościa, patrz co tu się dzieje. Dobra, odleciał jeden. Dobra, możemy co się... Co oni tu robią? Nie, możemy się chwilę bić z nimi na spokojnie. Masz tam prawionego seta, nie? Tak, ale ty, bo... Ej, trzech. Czwarty, dobra, może jednak uciekamy. Koksa zjadł! Co ty gadasz? Piąty jest za tobą. O kurde, dobra. Uciekamy. Chyba trzeba. Bije mnie trzech full netherite'owych jak coś. Masz jak coś dwie perły. Ej, on kopie za mnie na kilofie dziesiątce, ty! Co jest? Czemu nie mogłem się tu wykopać? Co jest? No nie, uciekł mi elytrom. Uciekł mi elytrom, chodź ze mną, chodź ze mną. Oni mnie gonią jak coś. Oni już mają info, że ja mam te end krystale. Dobra, ja cykam tam perłę. Ty, oni cykają za mną perły, wszyscy. Musisz jakoś chyba uciec, stary. O, mnie nie gonią, mnie sobie odpuścili? Nie mam pytań. Ale bo wiesz, że oni na dziesiątkach i ja nie jestem w stanie wejść do portalu normalnie, nie? Jak coś, to masz nocze, możesz pójść, wiesz, pod lawę jak coś. Tak, tak. Trafiliśmy na jakiś tryhardów totalnych. Ojej. Gorzej, że oni mają netherite'owe miecze. I sety, i wszystko, i elytry. Dobra, tryhardu i uciekanie, stary, nie? Ja nie wiem, co ja mam zrobić, żeby ci pomóc. Jesteśmy już się od siebie daleko i nie mam pojęcia, co ja mogę zrobić. Najlepiej jakbyś mi może jakąś ucieczkę z portalem przygotował, żebym wiesz, ja wskoczył w dziurę. Dobra, dobra, dobra. Tam musi być portal do normalnego świata, nie? O kurde, jestem w kobłewa, a tu nie da się wyjść z kobłewa. O kurde. Wchodzę pod lawę, jem koksa, wchodzę pod lawę. Ale żeśmy trafili na jakąś mafię, nie? No, no, no. Ogólnie jakby nie mieli elytr, to już bym im uciekł kilka razy. Nie, jednak było ich dwóch, to byśmy ich rozwalili, serio. No teraz pięć dwóch bije, bo ja się ich przestraszyłem, że było ich pięciu po prostu. Jak sobie radzisz? Uciekam sobie. W sensie jest 90%, że zginę, bo oni... Chłop jeden lata na elytrze przede mną, rozwala mi portale, nie? Przede mną po prostu, jak a podaj ja kordy. Minus 130 na minus 50 i mam banie na czerwono. Ja bym się spróbował jednak z nimi bić po prostu, ale wiesz, o wszystko, ale nie wiem, czy zdążysz. Skończył mu się fajerka na tym. Koksa zjadł! Podaj... Kolejnego koksa zjadł, taką po prostu dla fajerki. Ja pierdzielę. Dobra, podaj kordy. Minus 100 na, na 0 w sumie. Jestem 150 kratek. Masz perły jeszcze? Musiałem cyknąć, bo mnie zamurowali. Dobra, jestem 0-0. Chyba im uciekłem. Nie. Chyba im uciekłem. Idę na spawna, dobra? Mogę iść na spawna? Tak, 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 tak. Idę na spawna? Ja. Chyba mnie widzą, ale... Uciekłem! Co się stało, ty? Dobra, powiem ci szczerze, byłem pod lawą, zamurowany, także miałem tylko jedną kratkę, cyknąłem perłę, perła przez lawę i oni nie widzieli, gdzie ta perła poleciała. Ja shiftowałem zaraz po perle, wkopałem się pod ziemię i zamurowałem się. Nie, dobra, w netherze jest ciężko, w netherze jest ciężko, ci powiem. Ale że im uciekłem, dobra, tepam do ciebie. No dobra, jest portal do netheru, na kordach, na których chyba nie byliśmy wcześniej. Ale tak coś to wbijaj do portalu, ja od razu wbijam. Kolejna próba, raz uciekł nam gość, teraz my uciekaliśmy i zobaczymy, jak będzie teraz. Tylko nie do fortecy. Dobra, teraz nawet jak będzie jakiś netherite'owy, oramy go, ale jak będzie ich więcej, to odpuszczamy, bo wtedy wiadomo, że raczej mają 30 serc i będzie ciężko ich zabić bardzo. Jesteśmy wciąż jednak nie aż tak wystakować. Niby już jesteśmy, ale jakoś nie czuję się zbyt pewnie. Tam jest border taki totalny, więc chodź w tą stronę. Nie wiem jak ty, John, ale się boję w tym netherze, serio. Ja czuję jak się na jakimś tubi-tubi, co chwilę portal jakiś do netheru i się boję, że spotkam graczy, nie? I czekaj, widzę gracza w ogóle, czaisz? Tak? Ma przedmiot. Wpadł do lawy, wpadł do lawy, sam skoczył do lawy. Znalazłem bastion i to zobaczę, czy ktoś tu jest. Czekaj, tepnę się do ciebie. Tu jest forteca! Jest? Poczekaj, teraz robimy to, John. Chodź i powoli, chodź. Na 100% będą tu jakieś osoby. Trzeba powoli i spokojnie. Oni w ogóle skopywali tą fortecę. Widzę tego, dobra, widzę jednego. Cofam się. Dobra, próbujemy akcję, jazda i tyle. To rzuć mi wszystkie krystale w sumie. To ja spróbuję go totalnie skombować. Tym razem ja spróbuję teraz ten. Dobra, piję strefa, bo to jest na 8 minut. A to trzeba w taki sposób w końcu wykorzystywać. I co, jesteś gotowy w razie czego? Jestem. Dobra, to poczekaj. Czekaj. Ty, jak tu jest... Jazda, kurde, lejemy! Co tu się dzieje? Ej, zginął tu ktoś! Zabiłem! Zabrałem ten. No ty, czemu ciebie zacząłem strefować? Ej, tu są chyba dwie ekipy jakieś, bo oni się biją, czy nie? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Ja, oni uciekają przede mną. Co, to ten mupak? Bij. Dobra, im refila sobie. Dobra, jem nocza, wywalone, lecimy.
sprzęt krystale na spokojnie, ale czekam na odpowiedni moment i na odpowiednich graczy. Kurde! Lepiej byłoby to pod ziemią jakoś zrobić, wiesz? Bo oni wtedy na elytrach nie mogą nam odlecieć. Ja próbuję tych diamentowych bić. Przejąłem ci tego gościa. Bij. Bo on coś do shulkeru podkładał. Perłę trzymał, z perłę cyknął. Co? Na dziesiątkach mnie skopują. Ej, wrócił tu. Dawaj go. Dobra, dużo już ich trochę bije. Nie złapałem jego shulkera. Padł gdzieś. Rzucił go gdzieś. Rzucili mnie do lawy, idę pod lawę jak coś. Ja też jestem w lawie. Zabiłem go! A, tak, ale nie złapałem itemu, spaliły się itemy. No nie. Idę na górę. Czy jakoś pod lawę? Tak. Dobra, jeszcze mam 4 minuty z tremfa, dawaj. Ej, czekaj. Widzę tam na dole diamentowego. Faurodzika? Tak, rzuci na niego. Nie, bo ja jestem pod nim też. Dobra, lecę na Faurodzika. Elytrę założył, no nie. Nie no, 5 ich tam stoi, nie? Nie, dobra, odpuśćmy sobie tą ekipę, ale 2 zabiliśmy. Tylko nie mamy z nich itemów, niestety, nie? No nie, za dużo osób tam było, żeby zebrać te. Kurde. Wiesz, co ja zrobię teraz? Mając jeszcze tą siłkę, resistance i tak dalej, spróbuję szybko tepnąć się do jakiegoś gościa po prostu z czatu, żeby wykorzystać ten jeszcze efekty. No nie ma co ich znowu. Czekaj chwilę. Tepnij się szybko. Nie, bo jesteś w innym świecie, muszę. No nie przeszedłeś! Nie, dobra, już biję się z nimi. Tepnąłem się w losowe i spotkałem 2 diamentowych. Tak, kordy. Dobra, biję się 1 na 2 z nimi. O kurde, pada mi już bania. Kilkaset kratek mam. O dobra, miałem bani jeszcze pewną zapasową. Jesteś już blisko czy nie? Jestem. Szybko. Widzę cię tam, oni już uciekają, ty. Dobra, lec za nimi. Zrobili. Dobra, biję jednego. Niech do wody pójdą, ja mam tridenta. Lecę. Czekaj, ja odbiegnę, ustawię ci set home'a i wrócę tu z setem naprawionym lekko. Dobra, uciekaj, bo on za tobą, on cię goni jak coś. Widzę. Szybko, jakiś zapasowy. O nie, shulkerze mam. Dobra, wracam się do ciebie. Dobra, ja tu gram na czas z nimi. Dobra, widzę cię. Kurde, jeszcze jakiś pająk mnie atakuje. Dobra, jestem, siemano, teraz goście! Bijmy dwóch różnych. Ja biję Micha. Ej, tu jakaś beczka była! Żyłem! Uważaj, tu jest beczka! Szybko, wychodź. Ale on za mną wszedł. A dobra, to gini. Jest, zabiłem! Tak? Tak, zabiłem tamtego, zaraz ci pomogę. Dobra, ale on uciekł gdzieś. Ej, co on zrobił? Dobra, 26 złotych marchewek, ile itemów? Już idę do ciebie. Dobra, pokażę ci co, chociaż nie wiem jakie to są jeszcze sety. Masz pół staka złotych marchewek, no i patrzymy. Wiem, że na pewno część setów nie jest jakiś super, ale dobra, patrz to. No kurde, ile się tego nazbierało, ty. Nie, i prot 3 sety mieli dobra. Jedna kula ulepszenie i broken totalnie. No dobra, to co, naprawiamy seta i lecimy dalej. Jakkolwiek mam tego setu naprawionego, to niestety nie masz praktycznie w ogóle. Ale tym razem wziąłem podkę Slow Falling Sender Chesta i spróbuję zrobić z tym jakąś akcję, że tepnę się do kogoś z czatu, użyję tej podki, wiesz, chłop nie będzie chciał zrzucić, a ja sobie będę latać, wiesz o co chodzi. I w taki sposób spróbuję to wykorzystać, potem się też postaram ciebie tepnąć. Lecimy, tepam się do jakiegoś gracza, przygotowuję sobie set home'a, no jak będę spadać, to sobie w trakcie wypiję Slow Falling. O, zaakceptował ktoś moją teleportację, no dobra, to próbujemy w takim razie. Może z wysokości chcesz mnie zrzucić? Hej. Siema. Szoku gość, szoku, dobra. Jest kilek, może to serce uda mi się. Teraz już za 100 dolarów chyba serce nie chodzi, ale za jakieś 70-80 może je sprzedam, więc spoko. Lecimy dalej, okej, dobra. Dobra, to było ryzykowne, mogłem tutaj zginąć na spokojnie, ale przeżyłem, uff. No dobra, lecimy dalej w takim razie. O dobra, tepnął mnie kolejny. Zginąłeś? Co tu się stało? Ej, nie, czekaj! Nie, czekaj chwilę. Ej, co ja mogę teraz zrobić? Nie mam pojęcia. Masz tam home'a? Mam tam home'a w powietrzu. A ty jak ty zginąłeś, jak miałeś totem? Nie wiem, co się wydarzyło. Tepnij się szybko na razie do mnie. Czekaj, biorę jakiegokolwiek seta, żeby przeżyć. Dobra, jakiekolwiek taki item. Rzuć mi budulec i crafting szybko. Proszę już. Czekaj, muszę wiaderko chociaż. Spawn, podłożę shulkera i no spróbujemy się tam chyba tepnąć. Nie, czekaj, dobra. Dobra, tepaj. Tepłem. Dobra.
Zaskoczyłem! Bich, bich, bich! Walisz, walisz, walisz! Ja nie mogę ci pomóc. Czekaj, jednego rzucę na dół i wtedy mam jednego tylko. Dobra, mam tylko jednego już. Co jest? On ucieka! A, bo oni zaskoczyli, żeby we dwoje mnie tu bić. Oj, to chyba nie dasz rady w sumie. Ej, dobra, nie, chyba musisz odpuścić. Nie no, zginąłem po prostu, straciłem wszystko dosłownie. Straciłem piekielny miecz. O kurde. Straciłem piekielny miecz, straciłem totem, straciłem wszystko. Jeszcze dwa endkrystale mi zostały, wszystko straciłem. Jeszcze podkę ze slowfallingiem mogłem wybić. Dobra, nie, uciekaj tamtym oszynem tridentem, nie mam pytań. Dobra, mam już banie całą czerwoną, uciekam. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, trident i myk mi nie ma. Dobra, ja uciekłem, bo oni chyba jakoś nie za bardzo mnie gonili, ale trident jest OP. No, nie gonili, nie gonili, bo dropnęli właśnie z gościa pustaka złotych jabłek, endkrystale, piekielny miecz. Nie. Piekielny miecz. Dobrze, dałeś mi trident. Przynajmniej mamy trident. Tridenta nie straciłem, chociaż i tak mogę powiedzieć, że straciłem dosłownie wszystko. No, mam teraz seta 3-3 i nawet w szulkę, że nie mam jakiegoś seta takiego dobrego 4-3 ani na Fender częściej. Nie mam pytań. No, mogę wypić po prostu od razu tego slow fallinga, no ale myślałem, że już spadłem na sam dół i że już nie muszę go pić. I nagle zacząłem spadać drugi raz tu, to po prostu zobaczysz, nie mam pytań i co? Trzeba będzie to jakoś nadrobić, nie mam pojęcia jak, ale straciłem wszystko.